powody. Zaraz się okaże, który wieniec zwyciężył, a obiecuję, że będziecie zaskoczeni. Także ja też tam sobie za sekundę zejdę na dół. Zapraszam. Nie mamy pomysłu na to, żeby któryś wieniec nagrodzić, a kolejnego nie, bo one wszystkie są przepiękne, wszystkie wymagały wiele pracy. Pierwsze nagrody, Gierałtowiec, przepiękny wieniec, bogaty w formie korony, wielkie brawa dla mieszkańców Gierałtowca, nieco bardziej kolorowy. Trzecie będą Pyskowice. Piękny, bogaty wieniec. Rokitnica, wielki, piękny wieniec nawiązujący do historii i do tej wspaniałej rocznicy, którą mamy w tym roku. I panie ze Strupic w tej chwili naprawdę bogato. Kolejny wieniec to już podolany również z niepodległościowymi akcentami. W tej chwili przechodzimy do kolejnego wieńca. To jest Wyskok. I na koniec Wysocko. Również przepiękny wieniec